fragment Ewangelii świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz on im odpowiedział: idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jezus jest mocny. Otoczenie mu mówi, by szukał sposobu, jak uchronić się od nieprzyjaznej, wrogiej władzy, a on wcale nie ucieka. My raczej byśmy dziękowali za takie dobre, cenne przestrogi, szukalibyśmy ocalenia. Unikanie cierpienia to najzwyczajniejszy, absolutnie zrozumiały ludzki odruch. Natomiast postawa Jezusa prowadzi nas tutaj jednak na głębszy poziom. On w tej sytuacji stawia czoło trudnościom, a nie ucieka. Odważnie mierzy się z losem, świadomie wchodzi w cierpienie. Ale robi to, by swoje cierpienie uczynić sensownym i zbawczym. Tu widzimy dobrego pasterza w nim, co myśli o owcach, a nie o sobie tylko. Postawa heroiczna, zadziwiająca, a jednocześnie jakże inspirująca. Święty Augustyn mówi, że w czasie prześladowań pasterze nie powinni opuszczać wiernych, ani tych, którzy cierpią męczeństwo, ani tych, którzy przetrwają. Winni być jak dobry pasterz, który widząc nadchodzącego wilka nie opuszcza stada, ale go broni. Pan jest z nami. Bardzo mu zależy na nas. On kocha, on ocala. Lgnijmy do Niego, szukajmy serdecznej więzi z Nim. Maryjo, październikowy różaniec, to piękna droga z Tobą, co prowadzi prosto do serca Jezusa. To zatrzymanie w biegu, to oddanie chwały Jemu. Ty nam pomagaj być podobnymi do Ciebie, Matko, podobnymi w miłości do naszego Pana. Dziś dziękujemy za cały miesiąc różańcowy, który dla wielu z nas był piękną drogą odnowy wiary, przygnięciem do Pana z Maryją. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,